Firma Drevdom działa od 1989 roku. W pierwszej wersji była założona przez tatę mojego. Ja w 99 przejąłem ją od niego. Tato rozwijał to bardziej jako tartak i tylko tarteczniństwo. Ja zacząłem to rozwijać jako zakład przerobu dalszego, czyli jako stolarnię, jako produkcja mebli. Posiadając starszy tartak, napotkaliśmy trudności z jego wydajnością i jakością pracy. Pojawił się pomysł na zmianę technologii i na wymianę maszyn. Doszliśmy do wniosku, że musimy zaprojektować całą linię od nowa z przemyślnikami, aby ograniczać pracę ludzką i zwiększać wydajność, żeby to było bardziej dla nas ekonomiczne. Napotkaliśmy informacje odnośnie funduszy norweskich, które są przeznaczone na innowacyjność i na ekologię, z których postanowiliśmy skorzystać. Został zakupiony cały nowy tartak z wszystkimi urządzeniami, przenośnikami. Zmieniło to wiele w naszej firmie poprzez zastosowanie przenośników, odbiorników. Wpłynęło to znacząco na jakość, na ilość, na opłacalność produkcji i na ekologię. W tym momencie produkujemy znacząco mniej odpadów, a te, które i tak się nam pojawiają, są od razu na linii przetwarzane na drzemkę celulozową bądź na biomasę, która jest nowym produktem handlowym w firmie. Jest dostarczana do papierni, jest dostarczana do elektrociepłowni jako biopaliwo i biokomponent. Po inwestycjach przeprowadzonych przy współpracy funduszy norweskich i PARP jesteśmy firmą dużo bardziej nowoczesną. Dużo łatwiej jest nam przewidywać produkcję, organizować sobie produkcję, obniżać koszty, być bardziej konkurencyjnym na rynku polskim i międzynarodowym.